Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy tutaj u kolegi Maćka Wudzika i korzystając z okazji, tutaj Robert Kruk przywiózł gołębie, które wykonaliśmy przed chwilą zdjęcia, a będziemy zamieszczać u nas na aukcji. Tych gołębi mamy około 50 sztuk, ale to w Roberta hodowli to nie jest aż tak dużo, bo Robert mówi, że masz chyba 300. A ja mam około 200 mam do lotu, także muszę ograniczyć trochę. Jak z Kobergą byliśmy w Belgii kiedyś, to też nieopamiętale kupowali, ale to się kończy tym, że się ma bardzo, bardzo dużo różnych i aż się orientuje się, że za dużo jest. No niestety nie ma na to czas. Ja też się zajmuję gospodarstwem, który ma 2300 hektarów i 2300 hektarów, tak. Tyle masz traktorów? Z tym dyrektorem zarządzającym 12. O Jezus. Także nie ma czasu. Nie mam czasu na to. No i troszeczkę niestety trzeba zredukować. Chcę się pozbyć rozpłodu po prostu swojego, tak. Bo mam prawie 200 gołębi do lotu w tym momencie, także zresztą kiedyś jak będzie okazja, to może przyjedziecie do mnie, zobaczycie jak to wygląda, jakie są duże gołębiki. Te duże gołębiki tylko starczają na to, żebym ja tylko po prostu mógł dobrze lecieć tymi gołębiami, którymi mam. To powiedz mi jeszcze sukces, jakie masz tam? Bo ty jest w oddziale z roślin 4, nie? Na razie te sukcesy są takie, że są na poziomie oddziału, sekcji, wiadomo, tam jakieś gołębie po 11 konkursów dużo gołębi jest, dużo jest powyżej 6, 8, 9, 10. Na młodych drugie miejsce, na starych trzecie miejsce w oddziale. 084 Lembor. Tak, 084 Lembor. To jest oddział. Tak. Tutaj mamy supermisz, supermisz starej, młode, supermisz, druga moja drużyna, supermisz, drugie miejsce. Także jakoś gołąbki tam sobie radzą na razie. Tutaj zobaczmy, mamy rodowody niektórych gołębi, które tutaj robiliśmy zdjęcia. Ja tylko powiem, jak tutaj te zdjęcia wykonywaliśmy. Po numerach widziałem, że były to gołębie pochodzące od Filipa Frederika. Były gołębie od Roberta Grochowskiego, były gołębie z testacji Naturala, z Panderozy, no po prostu bardzo dużo, Leszka Pielisiaka, Tomasza Kajdzika, no dużo, dużo różnych gołębi. Tutaj pokażmy może kilka takich gołębi, które, a miałyśmy też takie ciekawe, dobra pokaż jakiegokolwiek, jak powiem, bo tam były, ale ich tutaj nie mam, akurat w tacy już wynieśliśmy, były takie białe od niemieckiego hodowcy, nie wiem jak się nazywa, ale to będziemy w rodowodzie mogli zobaczyć, tu mamy tego pstrego gołębia. Tak, trochę podziobamy go teraz, troszeczkę, no bo to jest akurat Filipe. Fryderyk Filipe. Tak, to są gołębie, powiedzmy kolega Marek Trzaska ma te gołębie, on też w Polsce sprzedaje te gołębie i ma gołębie swoje, to też pochodzą z tych gołębi, a o sukcesach kolegi Marka Trzaski to dużo nie będziemy opowiadać, bo to starczy przeglądnąć i czy wyniki olimpiad, czy wyniki tutaj z klasyfikacji ogólnopolskiej. Tu jest gołąb taki, widzę chyba, to jest 326 to będzie, tak, to jest tak. Od kolegi Andrzeja Głazika. Tak, dokładnie. Ja go poznaję, bo ma takie charakterystyczne upierzenie, takie srebrnawe. Tak, w jego rodowodzie są dwóch olimpijczyków. Tego Morisa Matewsa. Tak jest. To są tak, bo kolega Andrzej Łazik ma właśnie tych gołębi dużo. On ma teraz w ostatnim czasie nabył też ma plastrona w swojej hodowli, także nabywając tam gołębie mamy z takich topowych gołębi europejskich pochodzenia. Naturala. To jest taki Rote Schimmel, jak to przyznajesz, kolega poznaje Brico, to były takie gołębie dość twarde. On może nie były za szybkie, ale były bardzo twarde kiedyś. Kolega Henryk Eronik miał kiedyś dużo. No i tak jak tutaj widzisz. Mamy tych gołębi dużo różnych. Tu zobaczmy, są te rodowody, my będziemy skanować, wszystko robić. No. Trochę pogoda jest taka dzisiaj ciekawa. Tu jeszcze mamy ciekawego gołębia, powiedzmy, bo to jest oryginalny, znaczy oryginalny to nie jest, to jest 100% gołąb Ralph Sablon. Widzimy, a pochodzi z Team GPS, to jest Global Pigeon Supplies, to jest firma, która i posiada giełdę swoją gołębi, też katalogi ze wszystkimi produktami. Także zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji, kiedy ktokolwiek będzie jakieś pytanie miał, to może do Roberta zadzwonić. Ta praca na takim dużym gospodarstwie to ci chyba trochę telefonów odbieranie będzie ograniczała, czy nie? No trochę ogranicza, bo niestety telefonów jest dużo. Ale teraz czekaj, teraz jest zima. Zima, ale no właśnie, teraz więcej czasu. Mamy sortowania ziemniaków, także zajmuję się jeszcze sortowaniem ziemniaków. Dobrze. Ziemniaka nasiennego i jadalnego. Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękuję. Dobry lot. Dobry lot.